Witam Was w kolejnym odcinku serii Apropos. Dzisiaj tak z małym przygotowaniem, bo się śpieszę. Prawdopodobnie dzisiaj wstawię tylko Apropos, ale to się zobaczy. Po pierwsze, chciałem powiedzieć o CSie, ta operacja Wildfire. Pod koniec tej operacji prawdopodobnie będę nagrywać znowu turniejowe. Tym razem ze swoją ekipą, czyli guardians jeśli oczywiście się zgodzą. Z Hearthstone'a to po... W tych przygodach, które już zrobiłem, prawdopodobnie będę zbierać albo na arenę, albo na 10 pakietów, i będę robić opening, ale dzisiaj się zobaczę, jak to będzie. Albo też będę z innymi grać osobami. A właśnie cesa, no to może być dla mnie też trochę ciężką. Dlatego że mam nadzieję, że pamiętacie o tym błędzie, o którym mówiłem z myszką. Że jak byle za szybko w lewo, to skręca w prawo, coś w tym stylu. Ale ja cały czas w lewo, a to w lewo, w prawo, w lewo, w prawo z... leci. Czasem to jest wkurzące, jak przeciwnik jest 90 stopni w lewo. Ja staram się go namierzyć jak najszybciej. Skręcam, tuż przed głową skręca w prawo. O taką odległość, jakby by leciało w lewo, w lewo, to by trafiło w głowę. I właśnie tak mi jest czasem kurzące, że skręcam w lewo, strzelam, a to się okazuje, że celownik leci w prawo i celownik jest w głowę, to no to całkowicie obok strzelam. Właśnie to jest taki minus, przez to właśnie... Przestałem chwilowo nagrywać się w cs ale że się z tym błędem trochę przyzwyczaiłem, więc mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. To znaczy, ten błąd się coraz bardziej z każdym dniem pogarsza, ale nie będę chwilowo kupował ci myszki. To trochę też bez sensu. No, no też będę zbierać trochę kasy na to, ale się zobaczy. Kolejną rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to to, że Knight to the Temple 2 ja już skończyłem nagrywać, jeszcze tylko poczekam aż nagramy Watch Dogs'a. na pewno będzie jeszcze 20 odcinków, może 15. No w sumie 20 to przesadzam z 15 około odcinków. I prawdopodobnie, że będę coś nowego nagrywać. No jeszcze się zobaczy co. I jeszcze jedna rzecz, prawdopodobnie będę nagrywać też Imperia Online. No taka gra przeglądarkowa, dosyć spoko. W sumie nawet widzicie. Coś w tym stylu. I prawdopodobnie nagram z kilka odcinków z tego, tak żeby pokazać, bo dawno nie grałem w to, lekko się pozmieniało, wciągająca gra, no już trochę już tam mamy rozbudowane miasto i tak dalej. I nagram z kilka odcinków z tego, ale to się zobaczy czy to was zaciekawi. Wątpię, żebym robił z tego serię pod względem z kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków. Ale tak 2, 3, może nawet 5 odcinków, czemu nie, jeśli by wam się spodobało to wtedy dopiero bym zrobił dłuższą serię Ale to się zobaczy przy pierwszym odcinku jak to będzie, jak się Wam spodoba. I mówię tylko, że nie, nie lubię czegoś takiego, że. pięć łapek w górę i kolejny odcinek nie, jeśli zobaczę nie tylko pod ilością łapek, ale też pod ilością wyświetleń, pod komentarzami czy jakieś będą, ogólnie pod aktywnością w filmiku, ogółem nie łapi w górę, no ale wszystko. Pod względem aktywności ze, ze wszystkich yy, czynników, czyli który którym mówiłem, wyświetlenie, łapki w górę i komentarze. Właśnie te trzy rzeczy, na te trzy rzeczy będę patrzeć, czy będę nagrywać tylko 5 odcinków, czy 15 odcinków. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi się spodobała. Mam nadzieję, że Wam też. I gry, które też możliwe, że będą. Powiem tak. World of Tanks. Nie lubię zbytnio tej gry. Samemu grałem kilka razy, jakoś mi się nie spodobało, nie przekonałem się. Tyle, że kilka osób z mojego teamu gra w to. I niech, niech będą mieli, niech będą mieli, pogram z nimi w to. Tyle, że pogram tam z kilka razy, nagram dwa odcinki, może trzy, jeśli mi się na serio spodoba. Pod względem gry drużynowej, czyli jak ja będę, gadać, jak ja będę grać i gadać z dwoma osobami, to czy wtedy mi to się zaciekawi, coś w tym celu, jak. Chces, samemu nie chcę grać. Fajna gra jest samemu, ale 100 razy lepsza jest z kimś. To mam nadzieję, że World of Tanks samemu tak sobie. Lecz yy, gra z kimś, mam nadzieję, że będzie mi sprawiała dużo większą frajdę na tyle. Yy, dobra, yy, mam nadzieję, że gra dwu, z dwoma osobami będzie na tyle ciekawa, że mi się ta gra spodoba. Ale to się zobaczy. A właśnie, wyraz yy, jak robię a propos, no to zastanawiałem się. Co by powiedzieć, tak pół godziny kminiłem, a potem lubiłem przerwy. Tutaj zastanawiałem się tak naprawdę, nie wiem, dwie, może trzy minuty, co by powiedzieć. Tak naprawdę podczas tej rozmowy wiele rzeczy mi nasunęło na myśli. Załóżmy o Imperii, żeby wam powiedzieć, tak przy okazji, co wy o tym sądzicie. O World of Tanks, tak też przy okazji, ja tak naprawdę nie miałem powiedzieć o Siebie i Właśnie to tak czasem jest, że czym bardziej się ktoś przygotowuje, tym tak naprawdę możliwe, że gorzej to wyjdzie, chociaż też zależy od wprawy, czy ktoś często nagrywa, czy rzadko, tak dalej. Ale dobra, żeby nie przedłużać, żeby nie wyszło jak wiele innych odcinków, że e, a, e, a W sumie swoją drogą, jak ja bym wstawił, jak ja bym pociął takie apropo, nie wiem, 80-90 odcinków, może nawet 100, jakbym wziął te e, a E, no to chyba by było pół godziny. Ale dobra, a więc... To raczej wszystko powiedziałem, tak jak mówiłem, CS, Rankedy, Kellstone albo Arena i pakiety, albo same pakiety oraz nowe serię jak się skończy Watch Dogs, czyli albo World of Tanks, albo Imperia. Z czego i to i to, będą przynajmniej trzy odcinki, z czego bardziej liczę na Imperię, że będzie tego więcej, że będzie z 5, a World of Tanks 3. Jak ja mówię, mówiłem, że World of Tanks tak niezbędnie mi się podoba, ale dobra, żeby się nie powtarzać. A więc z na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nada.